Witam wszystkich w programie Reformelia. Eee, nie wybaczcie mi taki długi długi odcinek ostatni. Zazwyczaj staram się robić te odcinki trochę krótsze. Ten ostatni e, był długi ale a, dlaczego tak czasami bywa. E, po pierwsze to jest to że chciałem zmieścić rzeczywiście e, w tym jednym odcinku całość tematu. Ja wiem że nie dałem rady go i nie da rady go wyczerpać w formule jednego odcinka. A, ale przynajmniej w jaki sposób chciałem go całościowo poruszyć od początku do końca. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, kochani, to te programy bywają czasami dłuższe z tego powodu, że teologii nie można uprawiać i w trzy minuty. Trzyminutowa teologia to, to, to nie jest teologia. Tak? To, to nie jest nawet traktowanie serio swoich słuchaczy, czy, czy, czy tych, którzy oglądają widzów. E, dlatego, że e, znaczy inaczej, ja wiem, że dzisiejszy współczesny człowiek jest nastawiony na krótkie formy filmowe. To jest szczególnie YouTube w tym e, prowadzi, e, przoduje, o w ten sposób, przoduje, ale e, no, to, to nie jest poważne podejście do widza, jeżeli zajmujemy się poważnymi tematami. A umówmy się, teologiczne tematy po pierwsze są trudne, bo są, w wielu przypadkach są kontrowersyjne. I wreszcie dogłębne ich studium wymaga i studium słowa, i studium czasami historii i wielu, wielu innych rzeczy, ponieważ teologia nie wzięła się znikąd. Ona ma swoją historię i każda doktryna ma swoją historię. Doktryna jako zdefiniowany sposób rozumienia objawienia, tak? czy jakiegoś fragmentu objawienia. To wszystko, to wszystko wymaga czasu i jeżeli... Będę próbował wam dawać coś w formule 3 minut, to będę się czuł nieuczciwie w stosunku do was, ponieważ nie będę nawet próbował wtedy dać wam źródeł, tak? czy możliwości przemyślenia pewnych rzeczy, przeanalizowania i zwrócenia się do źródeł. Jeżeli daję 3, minuto, 3 minuty teologii, czy 3 minuty apologetyki, czy czegokolwiek innego, to daję praktycznie papkę już przemieloną, i wtedy wy musicie ufać. Że ja w 100% mam rację, bez konieczności sprawdzania. Ja mam rację, powiedziałem wam: koniec, szybciutko, ciach, 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 i jest sprawa załatwiona. No nie, to, to, to nie jest uczciwe w stosunku do, do tych, którzy oglądają, dlatego wybaczcie, ale a, odcinki, niektóre, które będą tego wymagały, jak oczywiście Bóg pozwoli kontynuować. To, no to, no to niektóre po prostu będą dłuższe, tak? I tak, wiecie, nie, nie, nie pokonam niektórych rekordzistów, tak? którzy nadają w internecie. To nie ma takiej opcji. No, są tacy rekordziści. Ale mimo wszystko, ja wiem, że współczesny człowiek ma bardzo mało czasu. Ciągle pędzi, 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 i nie ma czasu, dlatego podejrzewam, że też i w pewnym momencie te odcinki, które my prezentujemy, zniechęcają ludzi, ale jeżeli uczciwie podchodzicie do kwestii teologicznych, do kwestii biblijnych. I tak dalej, to zachęcam jednak do pewnego rodzaju cierpliwości, bo tu jest ona konieczna. To jest cierpliwość, zresztą, jest, jest cechą duchową chrześcijanina, więc, więc zachowajcie cierpliwość, postarajcie się wysłuchać do końca i postarajcie się y, zrozumieć argument mój, ewentualnie kogoś, kto prezentuje jakiś inny, y, przeciwstawny pogląd. A w niedzielę odkryłem, dzięki pomocy jednego z braci, który mi przesłał link. Odkryłem pewien kanał na YouTubie, i odsłuchałem całości tego, co zostało tam nagrane, a powiem szczerze, byłem pod wrażeniem, ponieważ była to odpowiedź na film 20 Nie oglądałem całego, oglądałem tylko fragment tego filmu. A który a, opublikował niejaki polski inkwizytor. To jest, e, z głosu przynajmniej wnioskuję, młody człowiek, który a, zajmuje się w jakimś stopniu apologetyką i e, apologetyką rzymskokatolicką, tak, czyli e, broni zasad wiary i tak dalej Kościoła Rzymskiego. I on opublikował e, film na temat kanonu. I oczywiście w stosunku między Kanonem a mm, Kościołem. Od, no, w rozumieniu rzymskim zawsze będzie to kościół instytucjonalny. To nie będzie, nie będzie wspólnota, społeczność, eklezja, tylko to będzie instytucja, magisterium kościoła, tak, dokładnie rzecz biorąc ta hierarchiczna struktura, a, która e, według e, samego kościoła jest prowadzona nieomylnie przez Ducha Świętego i jest w stanie nieomylnie interpretować. Boże słowo, i gdyby nie ona, to w ogóle nie wiedzielibyśmy, jest, czym jest pismo i co wchodzi w skład pisma, i w ogóle te wszystkie twierdzenia. I w niedzielę. Chyba w niedzielę to zostało opublikowane, ale nie jestem pewien, nie, nie, nie pamiętam. W każdym razie ja w niedzielę odkryłem ten, ten kanał, ponieważ dostałem ten link na, na Messenger'a i postanowiłem wejść. Wieczorem sobie obejrzałem w wolnej chwili. Jest to dość długi materiał, ponieważ on trwa godzinę chyba i 30 minut. No wiecie, no, ostatnia reforma była dłuższa, jeżeli ktoś wytrzymał, to i wytrzyma pewnie to. Ale na czym polega fenomen tego kanału? A, fenomen tego kanału polega na tym, że to jest dwóch młodych ludzi, z tego się dowiedziałem, bardzo młodych ludzi, e, którzy e, odpowiedzieli oczywiście na ten filmik, na, na tą produkcję Polskiego Inkwizytora, co ma nazwa trochę dziwna, tak nawołuje do takich czasów no stosów, pali, takich innych rzeczy, no ale dobra, okej, okay, nieważne. I oni tam rzeczywiście zrobili bardzo dobrą robotę. Szko może, może, może forma, w jakiej to zrobili, ale to jest kwestia subiektywna bardzo, tak? Więc, jakby mój odbiór tutaj nie, nie ma takiego zasadniczego znaczenia, że, że forma mogłaby być troszeczkę inna, ale to już, to już zostawiam autorom. Broń Boże, nie, 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 nie chciałbym narzucać jakiejkolwiek formy, bo mówię, to jest kwestia subiektywna. Ale tutaj postarali się bardzo, bardzo merytorycznie, sięgając do wielu, wielu źródeł, do książek, do cytatów, ojców. Analiza, jak na młodych ludzi, bardzo poważna i praktycznie każdy argument poruszony. Próbowali tam wejść pod każdy możliwy kamień i wygrzebać pod tego kamienia wszystko, co się dało. Stąd pewnie ta godzina. Ponad 30 minut produkcji, ale myślę, że jeżeli kogoś interesuje apologetyka, jeżeli kogoś interesuje kwestia sola scriptura, a stosunku kościoła do kanonu, tak? jaka jest relacja między kanonem pisma świętego a kościołem, w jakim względzie kościół miał wpływ na kanon, co to znaczy kanon w ogóle i tak dalej. To, to rzeczywiście polecam pracę tych, tych, tych młodych, yy, yy, chyba dwóch braci, tak? bo tam słyszałem dwa głosy. Dwóch braci, chyba że ktoś jeszcze tam pomaga jako monter, montażysta dźwięku, czy nie mam pojęcia, ale, ale słyszałem dwóch braci, takich młodych braci. A więc, więc polecam kanał. On się nazywa El Carlo Johnson. Nie wiem skąd ta nazwa. Z tego, co zrozumiałem też z tego, z tego yy, yy, nagrania to e, któryś z tych młodych osób, z tych młodych mężczyzn prowadzi też e, na Twitterze. Tak, Twitter, ja jestem, należę do tej generacji, która będzie ciągle używała nazwy Twitter. Nie, nie, nie jestem w stanie się przerzucić na X. Dla mnie X to jest, nie ma, nie ma sensu. Więc dalej będę kontynuował słowo, nazwę Twitter, używać, tak, będę to kontynuował, używać. Więc oni na Twitterze a, prowadzą a, taki, a, taki profil a przynajmniej na osoba prowadzi taki profil, z tego co wiem. Być może, że we dwóch nie, nie, nie wiem do końca. Gnoza dla gminu. I tam też wrzucają różnego rodzaju memy, ale też właściwe informacje i, i, i fajne czasami tam się znajdują też treści. Więc polecam pracę tych, tych młodych dwóch braci. Jeżeli ktoś chce, spróbuję nie zapomnieć, podlinkować ich kanał w opisie, tak? Żebyście mogli sobie wejść i poz... Tam jest więcej materiałów, nie tylko ten. Nie tylko na temat Kanonu. Widziałem tam kilka innych wrzuconych. No ja dopiero co odkryłem ten kanał, więc, więc, go, więc ten filmik akurat filmik, półtorej godziny produkcji nie jest taki filmik. To jest to jest długie nagranie. E, obejrzeć, tak, i, i wysłuchać. E, także, także serdecznie polecam, jeżeli ktoś, ktoś ma ochotę. A dzisiaj e, postaram się trochę nadrobić to, co zrobiłem tydzień temu, i skrócić troszeczkę odcinek, ale. E, Chcę się odnieść dzisiaj, bo uważam, że to jest istotne, do trzech uwag, jakie pojawiły się w komentarzach pod dwoma ostatnimi nagraniami. I najpierw dwie uwagi, które pojawiły się w komentarzach pod filmem dotyczącym grupy pana Artura Jankowskiego i wypowiedzi, które tam padły. Na co zwracałem szczególną uwagę, z tego względu, że dla ludzi, którzy są nie dość ugruntowani teologicznie ja wiem, że dzisiaj w ogóle słowo teologia może od tego powinienem zacząć budzi swego rodzaju niesmak. Ludzie nie lubią tego słowa, bo zazwyczaj im się mówi i sam to słyszałem wielokrotnie też im się mówi że Teologia tworzy tylko podziały. Więc wejdźmy w relację z Chrystusem, kochajmy Chrystusa, Chrystus nas kocha i wobec tego wszystkich przygarniajmy do naszych serc i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które zapewne słyszeliście, na pewno, wielokrotnie. z tego, jeżeli ktoś przychodzi z jakimiś kwestiami teologicznymi i mówi, że hej, hej, zaraz, zaraz, ale to jest niewłaściwe z tej, z tej racji, że... Tak? Mamy taką i taką doktrynę chrześcijańską. z tego takich osób się za bardzo nie lubi, bo one tworzą podziały. Mimo, że Paweł Apostoł pisze, że podziały muszą być, aby się e, jako manifestowali ci, którzy, którzy są wytrwali. Tak? Ci, którzy są prawi, którzy są osadzeni mocno w doktrynie. Bo doktrynę, jest doktry, coś takiego, jak doktryna chrześcijańska istnieje. I nie możemy temu zaprzeczać. E, Juda w swoim liście, ona jest tylko jeden rozdział, z tego zmieniam trzeci werset. Pisze, mówi coś takiego, że pisząc o kwestii zbawienia, a więc w nawiązaniu do kwestii zbaw, zbawienia, wzywa teraz wszystkich wierzących do obrony wiary raz przekazanej świętym. Więc nie jest to kwestia obrony Mojego zaufania w Jezusa, bo to nie o tym, jak nie, nie można bronić się obiektywnie, przy pomocy jakichś argumentów, nie można bronić subiektywnych odczuć. A zaufanie w jakim stopniu ma wymiar subiektywny i wiara, jako moje zaufanie w Boże obietnicę, ma. W... Obietnice mają, mają charakter obiektywny. Boże objawienie ma charakter obiektywny, ale moja odpowiedź jest no, subiektywna. Ma charakter subiektywny. Więc ciężko jest bronić czegoś, co ma charakter subiektywny. Ciężko jest wezwać do jakiejś ogólnej obrony czegoś, co ma charakter subiektywny. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to zupełnie inaczej na wiarę jako treść tego, w co wierzymy, a więc na doktryny. Bo to, do, bo to zbiór doktryn stanowi treść naszej wiary, to, w co wierzymy. To wówczas rzeczywiście można wezwać kogoś. Do obrony. A mamy, mamy bronić. Zresztą do tego też wzywa nas apostoł Piotr. A, ale żeby bronić, no, trzeba mieć jakieś podwaliny, fundamenty teologiczne. No trzeba mieć. Trzeba mieć zdefiniowane doktryny, trzeba mieć zdefiniowane to, w co wierzę. Dlaczego w to wierzę? Wierzę w Jezusa, ale kim jest Jezus? Po co przyszedł? Jest, jest wiele, wiele rzeczy. I w związku z tym a to wrażliwość teologiczna powinna powodować to, że mamy rozróżniać pewne rzeczy. I Pismo Święte też zachęca nas, mówi: wszystko sprawdzajcie. Jak mamy sprawdzać? Ktoś powiedział: No, z Biblią sprawdzasz. No ale jeżeli sprawdzasz z Biblią, to z czym sprawdzasz? Konkretnie. Z czym sprawdzasz? Jak jeżeli ktoś mówi, twierdzi, da, 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 daje jakieś stwierdzenie teologiczne, to z czym sp sprawdzisz? Z tekstem, który mówi o ewangelizacji? Nie, będzie sprawdzał, co Biblia mówi na ten temat. A to już jest doktryna. Didache, nauczanie. Tak, bo doktryna jest odpowiednikiem Didache, tak, nauczania. Więc, więc to jest istotne. Dlatego też, kiedy słyszymy pewne rzeczy. Które wygłaszają ludzie popularni w internecie. Popularni, dlatego bardzo często, dlatego że większość ludzi nie ma bladego pojęcia, tak naprawdę o czym oni mówią. A ludzie często uciekają od kościoła rzymskiego i popadają w taką skrajność, że wszystko, co Rzym mówi, jest nieprawda. A to z kolei jest nieprawda. Ponieważ my z Rzymem dzielimy jako chrześcijanie wiele. Właściwych doktryn, ale nie wszystkie. Co jest największym problemem, jeśli chodzi o Rzym, i co już wielokrotnie wspominałem, to jest kwestia Ewangelii. Tu jest zasadniczy problem, i z tego bierze się wszystko inne, bo to jest kwestia Ewangelii i kwestia autorytetu. Dwa najistotniejsze problemy, jakie mamy z Rzymem. Cała reszta wynika z tego albo jest dodatkiem. Ale z Rzymem dzielimy też i ortodoksyjne doktryny. Takie jak wiara w turystykę Boga, wiara w Unię Hispostetyczną, dziewicze poczęcie, Chrystusa, zmartystanie, oczekiwanie ciała, wiele, wiele, wiele rzeczy. Więc kiedy ludzie często czasami odchodzą z Rzymu, to natychmiast mają takie poczucie: To teraz wszystko, co Rzym głosił, to ja muszę odrzucić. No tak, tylko że nie wszystko, co Rzym głosi, jest nieprawdziwe. To musimy dobrze zrozumieć. Problem, jeszcze raz powtórzę, jest z Ewangelią. I z autorytetem. Ale to też się wiąże z Ewangelią. Jakby nie patrzył. Więc tu jest istota problemu. Natomiast natomiast jeśli chodzi o Trójce to na przykład, to, to tutaj ani ojcowie Reformacji, ani wcześniejsi reformatorzy, którzy się pojawiali gdzieś tam na, na arenie, E, nigdy nie widzieli problemu z tym. Luther nie atakował nigdy poglądu e, o Trójcy Święty. Kalwin tak samo. Nigdy. E, natomiast wskazywali na niewłaściwą Ewangelię, którą, którą Rzym głosi. No ale ludzie dzisiaj często są ta, ta, tacy gorliwi, że jak odchodzą z kościoła Rzymu, to próbują wszystko wyrzucić. I wtedy po prostu wylewają, wylewają dziecko z kąpielą i są wtedy narażeni na różnego rodzaju. A, wpływ ludzi, którzy de facto głoszą herezję, które od 2000 lat funkcjonują, nigdy się nie zmieniają, zmienia się tylko narracja je otaczająca a, i ludzie, którzy ją głoszą. I wtedy mamy problem, bo wtedy jakby każde pokolenie, ponieważ nie, nie, nie ma żadnego odniesienia historycznego, to każde pokolenie nowe wtedy musi na nowo tworzyć teologię zamiast skorzystać z tego, co nasi bracia przed nami już nam dali, to my wtedy odrzucając pewną, pewną ciągłość historyczną, odrzucamy też możliwość wykorzystania tego, co, co, co ci ludzie, co ci wierzący ludzie zostawili po sobie i zostajemy z niczym. I wtedy sami musimy wszystko od początku budować, a często, gęsto, no niestety, jesteśmy wtedy narażeni na popełnianie błędów. I to jest to, co chciałem wskazać w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o pana Artura Jankowskiego i jego twierdzenia. I pod filmem pojawił się taki komentarz, ponieważ ja odniosłem się i stwierdziłem coś takiego, że, że to co ci ludzie mówią, bo tam jest pan Jankowski i dwóch takich jego towarzyszy na tym, na tym nagraniu że To, co się ludzie mówią, to, to jest trochę pomieszanie modalizmu i pewne elementy gnostyckie. Tak? Szczególnie ten, 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 e, te fragmenty, gdzie oni mówią o boskim ciele, Jezusa, i tak dalej. To, to, e, e, jeżeli, słucha, jeżeli słyszymy tego typu zwroty, no to jeżeli mamy świadomość tego, co głosili gnostycy i tak dalej, no to, no to tutaj jest od razu mój, mój czerwona lampka, tak? Nie możemy z tym nic zrobić inaczej. I kwestia jest teraz taka, że mm, pokazywałem w piśmie e, i odnosiłem się szczególnie do Ewangelii ale nie tylko, e, wskazując na fragmenty, które mm, Jan pisał w, kontra e, gnostycy. Tak? W, 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 przynajmniej z treści. Która e, wynika z egzegezy tych fragmentów, wynika, e, możemy wyciągnąć wniosek, że Jan odpowiada na jakieś zagrożenie teologiczne, które z naszej perspektywy, ponieważ mamy e, Irenuša z Leonu, jego Adversus Herezes i późniejsze badania, mamy całą bibliotekę znak Hamadi, więc, więc jego jakby przekaz, idzie właśnie w tą stronę, jest, jest kontra-gnostycki, e, jest przeciw gnostykom. Przynajmniej przeciw pewnym twierdzeniom gnostyków. I w związku z tym e, pojawił się e, komentarz i ktoś napisał, nie, 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 osobiście nie znam tego, e, e, tego kogoś, co jakiś czas zadaje sobie pytanie, w jaki sposób Jan miałby odwołać się do przykładu gnostyków, Cerynta czy Ebionitów, skoro wspomniani działali w czasach, gdy Jana już nie było na ziemi. Ok. Słowo wyjaśnienia, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Cerynt jest uważany za, zwłaszcza Uzebiusza, bo, bo, bo Cerynt występuje u Zebiusza, ale znowuż wskazuje na, kol, na Polikarpa, który tradycyjnie jest uważany za ucznia Jana. Właśnie Jana Ewangelisty. I to Polikarp wspomina Cerynta. A Ebionici to jest po prostu grupa gnostycka. I tutaj jaka jest teza postawiona? Jan żyje wcześniej niż Cerynt i Ebionici, więc z tego niemożliwe jest, aby Jan się odwoływał do gnostyku. Problem z tym jest taki, że Cerynt i Ebionici nie wyczerpują gnostycyzmu nie wyczerpują całości gnostycyzmu. Gnostycyzm sięga i jak poczytamy sobie choćby nawet Kurta Rudolfa, Kurt Rudolf jest jednym z wybitniejszych znawców gnozy, badaczy i znawców gnozy, to wskazuje on nam, że gnoza Wpływ gnozy sięga III wieku przed Chrystusem. Ale oczywiście ten, ten wpływ rozwija się z czasem i staje się coraz, coraz silniejszy. I jest on ściśle powiązany z ekspansją helenistyczną na wschód wraz z imperium Aleksandra Wielkiego. To właśnie Aleksander Wielki. Dokonuje podboju praktycznie tych wszystkich ziem, które później wchodzą w skład Imperium Rzymskiego. I dochodzi do, do zetknięcia się religii gnostyckiej to jest bardzo ogólna nazwa z różnego rodzaju elementami kultury heleńskiej. I okazuje się, że w tym zetknięciu synkretycznym gnostycyzm z czasem zaczyna przenikać. Coraz bardziej i bardziej kulturę heleńską. I w czasach mahabejskich, wraz z Seleucydami, wraz z okupacją syryjską Palestyny i próbą wprowadzenia cywilizacji heleńskiej, również gnostycyzm dostaje się na te tereny i powoli, powoli zaczyna penetrować również judaizm. Jest wiele oczywiście przyczyn i jest taka książka właśnie Kurta Rudolfa, myślę, że gdzieś tu chyba nawet z tyłu ją mam, a, którą myślę, że warto przestudiować, gdzie on podaje przyczyny nie tylko religijne czy filozoficzne, ale również wskazuje na przyczyny społeczne, kulturowe właśnie, a, tego, że gnostycyzm a, miał przeogromny wpływ na kulturę heleńską, a na terenach dzisiejszej, no nazwijmy to Palestyny, tak, czyli dzisiejszego Izraela, to co, czyli Galilea, Judea i tak dalej, to właśnie e, najbardziej e, Żydzi rozprzestrzeniali, tak, zhelenizowani Żydzi rozprzestrzeniali wartości gnostyckie. E, I przedstawicielami takich gnostyków w piśmie, mogą być takich zhelenizowanych Żydów, którzy, którzy wykorzystywali elementy gnostyckie, czy też promowali elementy gnostyckie. To jest Szymon Mak. On był oczywiście Samarytaninem. Niemniej te elementy się przedostawały dalej i Niektórzy nawet historycy uważają, że jak najbardziej była to historyczna postać. Zresztą nie ma też jakby dowodu na to, że to jest wymyślona postać. Tak? Łukasz jest dobrym historykiem, i jego relacje są naprawdę dobre. Znając dzisiejszy kontekst historyczny tego wszystkiego, co relacjonuje Łukasz w dziejach apostolskich, możemy śmiało powiedzieć, że no, mimo, że był lekarzem, to jednak spełniał standardy historyka chyba z tamtych czasów. Przynajmniej wiedział, co, co robi. Więc Szymon Mag, zresztą sama nazwa, magos, tak, odnosi się nie do czarownika, tylko do kogoś, kto posiada wiedzę. A gnosa to jest wiedza. Gnoza to jest wiedza. To jest specjalna wiedza, która jest zbawcza, która wyzwala człowieka z okowów materii i tak dalej. Drugim przykładem to może być Bar Jezus, tak Ten Bar Jezus, którego na Cyprze spotyka Paweł u Sergiusza Paulusa, namiestnika, czy prokonsula Cypru, który przemawia przeciwko apostołom. Też jest nazwany magiem, magos, nie czarnoksiężnikiem, magos, jest kimś, kto, kto ma wiedzę, tak, więc gnoza znowu, więc bardzo możliwe, że obaj są przedstawicielami właśnie takiego nurtu gnostyckiego. Więc nie można zawężać a, Wpływu gnostycyzmu na chrześcijaństwo tylko do Cyrynta i do Ebionitów. I pozwólcie, że zacytuję Wam fragment specjalnie go tu sobie przygotowałem właśnie z tej książki Gnoza Kurta Rudolfa gdzie pisze on w ten sposób na, na, temat, na temat właśnie tamtego okresu. Umiejscawiając Gnozę w tym jednym z grubsza zarysowanym pejzażu społeczno-ekonomicznym, z jego wszystkimi konfliktami społecznymi, musimy pamiętać, że na ogół była ona formą religii miejskiej. Obecność Gnozy stwierdzamy w większości centrów ówczesnego świata. Chodzi o pierwszy wiek po Chrystusie. Pierwszy wiek po Chrystusie, czyli okres, kiedy działają apostołowie, kiedy Jan jeszcze żyje. Tak? Więc obecność gnozy stwierdzamy w większości centrów ówczesnego świata. Efes, jedno z większych centrów ówczesnego świata. Jan tam posługuje. Czyli mamy Antiochia, Efes, Aleksandria, Rzym, Seleukeia, Ktesifon. A dokładniej na pograniczach helenistycznego Orientu i Rzymu, z wyraźną tendencją do przesuwania się w kierunku łacińskiego zachodu. Punktem ciężkości pozostawał Orient, Syria, Mezopotamia, Azja Mniejsza, Egipt. Choć przywódcy czy założyciele poszczególnych szkół pochodzili z prowincji, na przykład Szymon Mag z Gity w Samarii, jego rzekomy uczeń Menander, także z samaryjskiej kaparatei, to jednak w swojej działalności byli związani z miastem. I dalej pisze, czyli zwróćcie uwagę, mamy pierwszy wiek po Chrystusie. Tak? Czyli kiedy apostołowie działają, i wówczas już mamy w ośrodkach miejskich coraz większy wpływ gnozy. Gnozy, która w jaki sposób współgra, w sposób synkretyczny z helenizmem. I w momencie, kiedy chrześcijaństwo otwiera się na pogan, ale nie tylko, ponieważ wielu Żydów heleńskich było pod wpływem gnozy. Więc nagle gnoza staje się problemem chrześcijańskim. Zobaczcie, co pisze dalej Kurt Rudolf. Źródłem, które zaczęło, otwierać dopiero, które zaczęło się otwierać dopiero dzięki współczesnym badaniom, są pisma Nowego Testamentu. Czyli pisma Nowego Testamentu są źródłami do badania na temat właśnie wpływu gnozy. chrześcijańskie świadectwa. Tym są pisma Nowego Testamentu. Powszechnie zaakceptowane w II III wieku po części w sporze z ówczesną doktryną gnostycką. Z szeregu nowotestamentowych pism można na dwóch płaszczyznach wysnuć istotne wnioski o kształcie współczesnej e, wczesnej gnozy, a w tym przede wszystkim o jej powstającym wówczas wariancie chrześcijańskim. Po pierwsze, dzięki obecności elementów gnostyckich w, samym, w samych tych tekstach, to znaczy w ich wypowiedziach treściowych, po drugie, dzięki obecności w nich polemik. Z doktrynami gnostyckimi czy gminami. W odniesieniu do problemów szczegółowych, opinie dotyczące tej dziedziny nadal są dość podzielone, natomiast w kwestiach zasadniczych sytuacja już dawno się wyklarowała wśród krytycznych badaczy. Pionierski pod tym względem wkład zawdzięczamy Rudolfowi Bultmanowi i jego szkole. Proces, który przejawia się w Nowym Testamencie, ma dwa aspekty i polega na chrystianizacji gnozy. Oraz ugnostycznieniu chrześcijaństwa. Wynikiem obu tendencji jest z jednej strony kanonizacja chrześcijaństwa jako prawowiernego kościoła, z drugiej zaś wyłączenie zeń gnostycyzmu jako herezji. Nowy Testament, czyli zwróćcie uwagę, proces, który się dokonuje w piśmie, proces polemiki z gnozą, doprowadza w końcu do tego, że Kościół ortodoksyjny odcina się od gnostycyzmu, od wpływów gnostyckich. Wynikiem. Czekajcie, zgubiłem. O, jest. Nowy Testament nie tyle ujmuje przy tym gnozę jako obcą pogańską religię, ile raczej poświęca jej uwagę tylko w tej mierze, w jakiej stanowi ona wewnątrz wewnątrzchrześcijańskie zjawisko. Gnoscy tyczują się chrześcijanami jako tacy występują w młodych gminach chrześcijańskich. To co pisze Jan Apostoł: Wyszli spośród nas, ale nie byli spośród nas. Mówi to w odniesieniu do tych, o, o, o kim pisze pierwszym rozdziale swojego listu, oczywiście. A niebezpieczeństwo, przed którym miał ostrzegać już Paweł, jest zatem bardziej wewnętrzne niż zewnętrznej natury. Czyli nie chodzi tutaj właśnie o to, że, że teraz jakieś zewnętrzne sektor atakują Kościół. Nie, nie. Wpływ gnostycyzmu dotarł do wnętrza Kościoła. I tu z wnętrza Kościoła właśnie wychodzi, zaczynają ludzie, którzy zaczynają głosić elementy mieszanki chrześcijańsko-gnostycznej. I to z nimi polemizuje Jan, z nimi polemizuje Paweł. A... Może też wno... Można z tego wnosić, że już przed Pawłowe chrześcijaństwo helenistyczne, które wykształciło się w nadbrzeżnych miastach Palestyny, Syrii, Azji Mniejszej, zwłaszcza w Antiochi, weszło w kontakt z gnozą, przede wszystkim, jak się zdaje, za pośrednictwem już helenistyczno-gnostyckiego judaizmu, który uznaliśmy za podglebie rozwoju formacji gnostyckiej w tym rejonie geograficznym. Dalsze dzieje gnozy przebiegały tam więc pod znakiem jej symbiozy z chrześcijaństwem, która pozwoliła gnozie szeroko się rozpowszechnić, Aleksandria, Rzym, co stanowiło jedną z przesłanek powstania szczytowych systemów gnostyckich II i III wieku. A więc drugi II, i trzeci wiek to są szczytowe formy gnozy, tak zwanej chrześcijańskiej. Mamy, no Marcją niekoniecznie, ale Walentyn i tak dalej. Tych ludzi wspomina Ireneusz z Lyonu. Więc to są jakby już szczytowe systemy, to już mają rozbudowaną teologię swoją, która miesza elementy gnostyckie i chrześcijańskie. Niemniej jednak wpływ gnostycyzmu widzimy od samego początku. Z tego względu, że już judaizm jest mocno i i no, poddany wpływom gnostyckim. Szczególnie w tym pasie, jak mówi Rudolf, w tym pasie nadbrzeżnym, tych dużych miastach, które tam są, zwłaszcza Antiochia, Cezarea zapewne też, ale też i w innych miejscach, gdzie Żydzi też mieszkają, Cypr, Pafos, podejrzewam też Rzym, Aleksandria, więc nie możemy w żaden sposób mówić, że e, czy zawężać kwestii gnostycyzmu tylko i wyłącznie do Cerynta i Ebionitów. To, to, to byłoby naprawdę mm, zbyt duże uproszczenie. To jest jedna kwestia. Zatem, poza tym też to, co ja powiedziałem w ostatnim programie, odniosłem to do y, pana Artura Jankowskiego i jego grupy. A, oczywiście, czerpiąc z pewnych założeń gnostycyzmu, jakie dzisiaj znamy współcześnie, zatem myślę, że ostrzeżenie przed tym, a, że te wpływy są w tej grupie, i szczególnie w tle tego, czy w kontekście tego, co pan Jankowski twierdzi o swojej grupie, że jest Filadelfią, czyli kościołem bardzo wiernym Bogu, no to myślę, że warte jest rozważenia i zastanowienia. A drugi e, komentarz, drugi, drugi, e, drugie zagadnienie, które chciałem poruszyć, e, to pojawia się też taki argument w komentarzu. Z historii chrześcijaństwa wiemy, że modalizm był nauczany, zanim ktokolwiek słyszał o doktrynie trójcy. Nie to, że jestem zwolennikiem modalizmu, pisze ktoś. Niemniej taka jest prawda, proszę sobie posłuchać ostatnich nagrań z udziałem doktora Kazimierza Bema na kanale Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Który uczciwie stwierdził, że do czasów Soboru Halcedońskiego doktryna trójcy nie była nauczana. I taki nie. A jeżeli mamy na myśli, oczywiście dziękuję za wskazanie doktora Kazimierza Bema. Ja wiem, że doktor Kazimierz Bem jest dość dobrym historykiem, ale no, okej, okay, zostawmy go na razie na boku. A... Natomiast, natomiast, jeśli chodzi o samą doktrynę trójcy, to rzeczywiście tak, jak my ją mamy dzisiaj współcześnie zdefiniowaną i sprecyzowaną, usystematyzowaną, to fakt, tak, oczywiście. Nikt z nas nie może powiedzieć, że istniała ona w ten właśnie sposób, w pierwszym wieku, że ona istniała tak i teraz modaliści wystąpili przeciwko tej doktrynie. Nie. Nikt tego w ten sposób nie twierdzi. Zresztą, wszystko, też ma swoje jakieś źródła historyczne i myślę, że warto się temu przypatrzeć, ale sama choćby kwestia teologii. Teologia jest refleksją myśli. Tak, dokonujemy refleksji myśli nad objawieniem, nad poszczególnymi prawdami objawionymi i w pewnym momencie też, szczególnie w momencie, kiedy poganie wchodzą. Do kościoła. Pewne rzeczy, pewne doktryny muszą zostać zdefiniowane przy pomocy takiego języka, który jest dla tych ludzi zrozumiały. Ponieważ ci ludzie nie posiadają, że tak powiem, hebrajskiego umysłu. Nie są uczeni tory od dzieciństwa. Nie, nie, nie słuchają proroków od dzieciństwa. Raczej innych rzeczy. Są nastawieni bardzo filozoficznie. Szkoły filozoficzne są bardzo popularne w tamte szczególnie w ramach kultury greko rzymskiej Więc teraz ci ludzie wchodzą, często stykają się z atakami ze strony różnego rodzaju filozofów. Zwróć uwagę, że pierwsze dzieła, jakie powstają, pierwsze dzieła Ojca, opostorów i tak dalej, to nie jest teologia systematyczna. Ani Ignacy Antiocheński, ani Renéus z Lyonu, ani Justyn Męczennik, Nikt z nich nie, nie napisał teologii systematycznej. Nikt nie usiadł i powiedział, o dobra, teraz wszystko napiszę, co wierzymy. Tak? I wyjaśnię dokładnie i tak dalej. I wszyscy będą wiedzieli, o co Haman. Nie. Oni pisali ad, czyli przeciwko, jakimś zarzutom. Stawali w obronie chrześcijaństwa, często wobec pogan, którzy pisali z punktu widzenia filozofii, albo posługiwali się kategoriami filozoficznymi, w związku z tym to zmuszało niejako chrześcijan wierzących do tego, aby również zacząć posługiwać się takimi kategoriami. Dlatego te rzeczy były konieczne, zarówno w celach dydaktycznych, jak i apologetycznych. Więc trzeba było coraz bardziej i bardziej precyzyjnie określać, kim jest Jezus, zwłaszcza kim jest Jezus. I zobaczmy, że Wszystkie pierwsze kontrowersje, jakie zaistniały w Kościele, tak naprawdę dotyczyły osoby Jezusa Chrystusa. Pytanie, kim jest Jezus? Kim jest Jezus? I większość takiej, nie chcę nazwać tego systematycznej nauki, ale tego, w jaki sposób Kościół precyzował swoje rozumienie doktryny. E, wynikało z różnego rodzaju kontrowersji, jakie się pojawiały. Czy kontrowersji ariańskiej, na przykład C, Homo, usios, homo usios, czy jeszcze coś innego? Kim jest Jezus i jaki charakter ma jego osoba? Tak, wiemy, że jest Bawicielem, ale kim, kim de facto jest? I teraz kwestia jest taka, że oczywiście, że nikt nie głosił doktryny Trójcy. Takiej, jaką my dzisiaj mamy zdefiniowaną i sprecyzowaną, usystematyzowaną, na przykład, nie wiem, w jakiejkolwiek, tu mam za sobą też na półce e, systematyczne teologię. Nikt tego nie robił w takiej formie. Niemniej jednak rozumienie tego, że jest Jezus, jest człowiekiem i jest Bogiem, funkcjonowało. Yy, I pozwólcie, że przytoczę Wam krótki fragment autorstwa profesora Henryka Pietrasa. Pietras jest jezuitą, wykładowcą. Yy, napisał dużo, dużo prac na temat początków teologii. I szczerze powiedziawszy, ja osobiście, przynajmniej uważam, może nie we wszystkim, ale z tego co przynajmniej ja widziałem, był dość uczciwy. W tym, co, co pisze. Nawet jeżeli gdzieś tam coś tam się nie spina z tym, co Kościół Rzymski naucza. To myślę, że Pietras jest w tym względzie dość uczciwy. Ale tutaj akurat nie ma nic takiego, z czym Rzym by się nie zgodził w tym, co on pisze. Jest taka jego książka, Sobor Nicejski, gdzie, gdzie pisze, no tam stawia swoją tezę na temat Sobor ale to nie istotne, ale jakby daje wprowadzenie. Sobornicejski 325. Mam na myśli pierwszy Sobornicejski, nie, nie drugi. No, obalający ikonoklazm. Tak? Obalający. Dużo powiedziane. No ale dobra, okej, okay, niech będzie. W każdym bądź razie w tej książce Piotra pisze tak, i, i pozwólcie, że zacytuję wam to. W drugim wieku, w miarę gwałtownego przecież rozwoju chrześcijaństwa, no jednak mimo wszystko, chrześcijaństwo się dość dobrze rozwija, pomimo prześladowań lokalnych w różnych miejscach. Mnożyły się koncepcje na temat Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Z których wiele okazało się czasem z czasem ślepą uliczką, ale powstawały one w prawdziwym i szczerym poszukiwaniu. Tak więc nikt nie zarzuca modalistom, tym modalistom, pierwszym modalistom, monarchianom z tamtych czasów, że oni robili to złej woli. To była próba wyjaśnienia, kim jest Jezus. Kim jest Jezus. Ale była to próba wyjaśnienia w odniesieniu do ojca, syna i ducha. To jest niezwykle istotne. I pisze dalej tak. Starano się w kościele utrzymać wiarę w jednego Boga, ale równocześnie w bóstwo ojca, syna i ducha świętego. Co z logicznego punktu widzenia wydawało się zadaniem karkołomnym. Nic dziwnego, że pojawiały się próby uproszczenia rozumowania. Jedną z takich prób był pogląd monarchiański, broniący jedności Boga przez przyjęcie, że ojciec, syn i duch to tylko trzy sposoby objawienia się Boga jedynego. Taki monarchianizm zwie się w historii nauki modalizmem, gdyż modus to po łacinie sposób. I dalej pisze, trzeba było jeszcze je, jednak całych wieków dysput teologicznych, by doprecyzować sposób mówienia o tajemnicach wiary. I to akurat jest prawda. Potrzebne były kolejne kolejne sobory, które reagowały na kontrowersje związane z Jezusem, z Duchem Świętym i tak dalej, z łaską, które doprecyzowały, co to znaczy chrześcijańskie, ortodoksyjne sformułowanie jakiejś doktryny. Podam taki przykład. Kwestia. Osoby i hipostazy. Tak? Bo, bo na przykład mamy Unię Hipostatyczną. I wiecie, na przykład jedną z takich kontrowersji wczesnych już była właśnie kontrowersja dotycząca słowa hipostaza. Na zachodzie hipostaza, ponieważ na, na, przepraszam, na wschodzie mówiono o trzech hipostazach. Tak? Trzy hipostazy. Ojciec, syn, Duch, trzy hipostazy. I nie stanowiło to żadnego jakby problemu. To nie, było, to nie było żadne bluźnierstwo. Dlatego że a hipostaza była terminem, który upadma, upadmiatawiał ojca, upadmiatawiał syna i upadmiatawiał Ducha Świętego. Nie czynił z nich jednej osoby, a czynił z nich oddzielne podmioty, które wchodzą w relacje ze sobą. Ale słowo hipostaza na zachodzie była tłumaczona przez łacińskie słowo substancja. A substancja oznaczała niejednostkowy byt, ale byt w rozumieniu jego natury, czyli jako byt gatunkowy. Tak? Czyli na przykład człowiek. Tak? Słowo człowiek, substancja, człowiek, homo. A czy Bóg? Tak? Bóg jako mający swoją naturę, odróżniającą go od wszelkiego innego bytu. To jest ta substancja. Więc teraz jeżeli. Zachód rozumiał hipostasis jako substancję, no to stąd kontrowersja. Tak, ponieważ nagle okazuje się, że mamy trzech różnych bogów, każdy ma swoją, włas stanowi własny gatunek dla siebie, jest oddzielny od innych gatunkowo. Wtedy mamy politeizm. Więc często te, 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 te dyskusje dotyczyły definicji pojęć, ponieważ hipostasis oznacza to, co jest pod, podstawę. Więc, więc no, inaczej to definiowano na wschodzie, inaczej na zachodzie, i stąd czasami były problemy. A i rzeczywiście dopiero gdzieś tam Halcedon porządkuje wiele rzeczy, bo z okresu mniej więcej Halcedonu może trochę przed. Ale dziś mniej więcej ten, ten, ten okres, tak? Gdzieś mniej więcej ten okres pochodzi tak zwane atanazjańskie wyznanie wiary. wiaro audiegatorem nie jest Atanazy ale tak się zwykło przepisywać, które bardzo już precyzyjnie definiuje pojęcie tego, kim jest ojciec, kim jest syn, w ogóle trójcy. I uznaje to jako naukę ortodoksyjną dla całego Kościoła powszechnego. I tak więc chodzi mi o to, że nad doktryną, że modalizm w ogóle powstał w ramach rozważania doktryny Trójcy Świętej. Więc mówienie, a, Trójcy Świętej nie było wcześniej, dopiero pojawia się wraz z Niceą, nawet nie z Niceą, tylko później. No to jest takie trochę Myślę, że, myślę, że uproszczenie, tak? Może nie, nie chcę powiedzieć nadużycie, ale uproszczenie. Ponieważ ta doktryna się rozwija z czasem. Jej dokładne rozumienie, doprecyzowanie, jak mówi tutaj Pietras, doprecyzowanie sposobu mówienia o niej, tak, by. Wiadomo było, co jest ortodoksyjnym nauczaniem, a co nie. I w to wszystko, w to wszystko wpasowuje się modalizm z, ze swoją próbą wyjaśnienia, ale ten modalizm zostaje odrzucony. Zresztą też najprawdopodobniej arianizm powstaje na fundamencie a dyskusji czy polemiki, właśnie z, z, z jakimiś elementami, z modalistami tak? w Aleksandrii. Więc te, te elementy historyczne no, mają, mają znaczenie. Tak więc, y, oczywiście zgadzam się z tym, że nikt nie uczył wtedy doktryny Trójcy Świętej w taki sposób, jak dzisiaj jest ona nauczana. Niemniej, y, te, niemniej sama doktryna, tak, mówienie o Jezusie jako Bogu, o Ojcu jako Bogu, oddzielanie od siebie i tak dalej, w kwestii, kwestia hipostasy, substancja i tak dalej, to wszystko funkcjonowało. I to było doprecyzowane w tym, w, tym, w, tym, w tym okresie, więc ciężko powiedzieć, że no kościół, kościół nie, nie, nie miał nigdy tego. Tak? To, to dopiero zostało wprowadzone później, czy jak niektórzy twierdzą. To Konstantyn to wymyślił. No to, już jest, to już jest bzdura całkowita. To tyle. A propos tych dwóch, jeszcze jest jeden argument, który się pojawił, ale on się pojawił, czy w komentarzu, ale on się pojawił pod jeszcze wcześniejszym filmem dotyczącym kwestii apologetycznych. Tego, co robimy tutaj na kanale, dlaczego to robimy. I myślę, że poruszę go dlatego, że ten argument jest bardzo często spotykany. Nawet, nawet wczoraj widziałem e, taką rozmowę, e, krótki filmik gdzieś tam na Facebooku, wyświetlił taką rozmowę między chrześcijanką a przedstawicielem jakiejś innej religii. I padł właśnie dokładnie ten sam argument. I bardzo często jest tak, że chrześcijanie, no niestety, nie są w stanie na niego odpowiedzieć. Nie twierdzę, że wszyscy, ale mówię, że duża część. A zgodnie z wyzwaniem apostoła, mamy być gotowi, by odpowiedzieć. I w komentarzu, autor tego komentarza tak napisał. Założenie, że mamy jedynie, jedyną prawdziwą religię, to pogląd, jest samo w sobie skrajnie aroganckie. I występuje bardzo często wśród religijnych radykałów. Oczywiście i świat nauki nie jest od tej arogancji wolny, ale przyjmuje możliw, możliwość. Ale przynajmniej, przepraszam, bo to jest Ale przynajmniej możliwa jest dyskusja na racjonalne argumenty, czego niestety brakuje wśród autorytetów religijnych. Okej, okay. przyjrzyjmy się temu argumentowi. Po pierwsze, sam argument już jest wewnętrznie sprzeczny. Dlaczego? Ponieważ autor oskarża chrześcijan dokładnie o to, co sam robi. Jak możecie twierdzić, że macie jedyną prawdę? Twierdzenie takie jest aroganckie. Ale zwróćcie uwagę, co sam autor robi. Jeżeli mówi, że aroganckim jest twierdzenie, że ktoś posiada prawdę, to sam wygłasza twierdzenie, które ma charakter absolutystyczny, czyli ma charakter obiektywnej prawdy. A zatem oskarża chrześcijan o to, że mówią, iż mają obiektywną prawdę. Jednocześnie wygłaszając twierdzenie, które ma charakter obiektywnej prawdy. Zatem to sam ten argument, kochani, już jest wewnętrznie sprzeczny. Ale przyjrzyjmy się dalej temu, temu jeszcze argumentowi. A stwierdzenie, że. E, Mówienie o tym, że ktoś może posiadać prawdziwą religię, jedyną prawdę, jest aroganckie, a wskazuje na to, że oczywiście mogą być inne. Mogą być inne prawdy. Co oczywiście prowadzi do wniosku, że człowiek, ludzki rozum jest sam w stanie zdecydować a, o tym, co jest prawdziwe. Oczywiście nadmienię tutaj też naukę, więc zapewne odwołuje się do, do kwestii empirycznych, tylko że tutaj właśnie problem jest taki, że bardzo często ludzie odwołują się do kwestii empirycznych, mówiąc o religii i o prawdzie obiektywnej, gdzie nau nie jest to zadaniem nauki, aby określać, co jest prawdą obiektywną, ponieważ wówczas ta nauka wchodzi na płaszczyznę filozofii, przestaje być nauką, ale często niestety niektórzy panowie w Kitlach, Białych, tak robią. Próbują, używając swojego autorytetu, jako naukowcy, wygłaszać opinie filozoficzne, jednocześnie przedstawiając je jako opinie naukowe. Co jest absolutnie nie do przyjęcia. Absolutnie nie do przyjęcia. Ale tak jest. Tak jest. Dlatego, że każdy człowiek ma swój światopogląd. Umówmy się. Każdy człowiek ma swój światopogląd. Ma jakieś założenia wstępne, jakieś myśli, jakieś idee. Tak, jakieś twory umysłowe, to co Paweł pisze o tym, że to są twierdze. Twierdze, one są w umyśle. Pisze o tym w drugim do Koryntian, w dziesiątym rozdziale. Dlatego mamy burzyć te twierdze. Tak? To jest, to jest jego, jego wezwanie. Ale chodzi o to, że każdy człowiek ma jakieś presopozycje, jakieś te twierdze, które sobie buduje i przez nie interpretuje świat, dlatego że one stanowią o jego światopoglądzie. One kształtują, budują jego światopogląd. I dlatego często to no, niestety wychodzi w tego typu właśnie e, twierdzeniach. Chociaż no, ludzie tutaj zarzekają się, że absolutnie nie, i, i, i tego nie robią, ale tak w praktyce jest. I nic z tego nie zmieni. Więc e, tutaj ten autor twierdzi, że tak naprawdę ludzki umysł jest wystarczający. Ludzki umysł, który jest ograniczony czasem przestrzenią materią. Czyli może poznawać tylko to, co materialne, tylko to, co, co jest czasowe, i tylko to, co istnieje w przestrzeni. Nic więcej. Więc kiedy mówimy o na przykład o Bogu, kiedy mówimy o, o prawdach transcendentalnych, transcendentnych, tak, metafizycznych, nie będzie. Poza fizyką, poza, poza, poza światem materialnym, ludzki umysł nie może być wystarczający. Ze swojej natury. Nie może być. Ludzki umysł nie jest częścią jakiejś transcendentnej rzeczywistości. Nie wiem, jak to nawet wyrazić, tak? Jest częścią istoty, która jest ograniczona czasem, przestrzenią i materią. Zatem jest ograniczona. Poza tym jesteśmy ograniczeni też istnieniem innych osób, które są takie. Nie takie same, ale, ale nie identyczne, nie są mną, ale są takie same. Czyli teraz kwestia jest, jeżeli ja uznam coś za prawdę, ktoś inny nie uzna tego za prawdę, to kto ma prawdę. Tak? Czyli nagle prawda nabiera charakteru bardzo subiektywnego, ale to jest, to jest, wiecie, cały, cały postmodernizm. Ja wiem, że postmodernizm powstał w, jako odpowiedź na modernizm, gdzie pojawiły się systemy totalitarne. Które twierdziły, tak, tylko my mamy prawdę i tylko nasza prawda jest prawdziwa. Wasza prawda nie jest prawdziwa, jest mniej prawdziwa niż nasza prawda. OK. Ale to znowu prowadzi do kolejnego absurdu, bo zaprzeczanie istnieniu jakiejkolwiek obiektywnej prawdy to prowadzi do tego, że tej prawdy w ogóle nie ma. Każdy jest sędzią we własnym zakresie. Wtedy wszystko i wyłącznie jest kwestią konsensusu, nic więcej. Ale konsensus nie ma charakteru obiektywnego, ponieważ można go zmienić. Jeżeli zatem nie mamy prawdy obiektywnej, czy mamy podstawy do moralności? Jeżeli nie jeżeli mamy prawdy obiektywnej, czy mamy podst jakiekolwiek podstawy, by traktować drugiego człowieka tak jak siebie samego? Dlaczego? Dlaczego? Poza tym też u podstaw tego twierdzenia leży, e, leży fałszywe założenie, że wszystkie religie są takie same. Jest to fałszywe założenie, ponieważ religie są takie same. E, tylko i wyłącznie na zewnątrz. One wyglądają. Tak? Dlaczego? Dlatego, że muszą mieć jakiś obiekt kultu i jakiś sposób kultu. No i wyznawców. Te trzy elementy tak naprawdę łączą religię. Ale kiedy przyjrzymy się istocie tego, co te religie głoszą, co nauczają, to chrześcijaństwo jest absolutnie, absolutnie inne od jakiejkolwiek innej religii. Jest różny od judaizmu, jest różny od islamu, jest różny od buddyzmu, to już całkowicie, od hinduizmu, od jakiejkolwiek innej religii, jaka istnieje na, na świecie. Jest absolutnie inne. I ktoś powie, no ale w jaki sposób inny? Dlatego, że każda religia głoszon, głosi, że my musimy zrobić wszystko, żeby się bóstwu przypodobać. Każda oprócz buddyzmu, a buddyzm, ale buddyzm, bo buddyzm może mieć charakter... Taki parateistyczny albo w ogóle Tam dążymy do czegoś, czego do końca nie rozumiemy. Więc nie wiem skąd to oświecenie. No ale dobra, to, to są nieistotne rzeczy. Nie, nie, nie do tego, żeby teraz je rozważać. W każdym bądź razie chrześcijaństwo wychodzi z zupełnie innego punktu. Chrześcijaństwo mówi, że Bóg cię najpierw akceptuje. Czyli akceptacja w chrześcijaństwie jest na samym początku. Startujemy od akceptacji ze strony Boga. W każdej innej religii my dopiero kończymy na akceptacji, albo nie akceptacji. Zależy od tego, jak, jak się bóstwu spodobaliśmy w naszym życiu. Więc, więc na to zwróćmy uwagę. Wszystkie religie są, nie, są, nie są jednakowe, ale to jest właśnie takie założenie. Wszystkie religie są jednakowe, ludzki umysł jest w stanie sam sobie ze wszystkim poradzić. Wobec tego, twierdzenie, że, istnieje, że jedna religia ma jakąś absolutną prawdę ze strony tej religii, jest po prostu aroganckie. Tylko przyjrzyjmy się samemu twierdzeniu na temat prawdy obiektywnej. Jeżeli wierzę, że Bóg, który objawił się w Biblii jest jedynym stwórcą, jeżeli wierzę w to, nawet jeżeli przyjmiemy wymiar subiektywny, bo ja w to wierzę, to jeżeli ja w to wierzę, to z konieczności przyjmuję to jako prawdę obiektywną. Nie mogę wierzyć w Boga Biblii, w te twierdzenia, które są zawarte w jego objawieniu, po czym stwierdzić, ale w sumie inne religie też mają swoje objawienia, może są tak samo wa ważne. Bo nagle się okaże, że mamy Boga Jachwę, ale równie fajny i równie dobry jest. Rama albo Krishna, w sumie też może być i Allah? Czemu nie? W sumie nawet Jahwe judaizmu też. No, zastanówmy się, chwilę. Jak bardzo różny jest trójosobowy Bóg objawiony przez Chrystusa od Allaha. Jak różny jest. Jeżeli, zasada niesprzeczności, prosta, logiczna zasada niesprzeczności. A nie może być y, B, y, jak to, czekajcie, jak to, jak to leciało, sam zapomniałem ten wzór. <grym> w każdym razie y, A nie może być jednocześnie B, jeżeli y, B jest różne od A i A jest różna od B. Tak? Bóg, który jedyny Bóg, nie może być taki sam jak Allah. Ani Allah nie może być tym samym Bogiem, co Trójjedyny Bóg objawiony przez Chrystusa. Czemu? Ponieważ są absolutnie od siebie różni. Absolutnie od siebie różni. Cechy, jakie reprezentuje Allah, i cechy, jakie reprezentuje Bóg Jahwe Trójjedyny objawiony przez swojego Syna, objawiony przez Chrystusa. Są zupełnie różne różne bóstwa, że tak powiem. Zupełnie różne. Tylko powierzchownie podobne do siebie. Ale w swojej istocie, Bóg, tutaj ojciec ma syna, jest jeszcze Duch Święty, Chrystus przychodzi, płaci za grzech i tak dalej. Wszystkie rzeczy. W islamie tego nie ma. Islam tego nie ma. Jeżeli weźmiemy z kolei hinduizm, to zobaczymy wyraźnie, że trzy miliony bogów, jakie tam są, no to który z nich jest podobny do Jafy? Który z nich? To są różni bogowie. Często manifestacje, jakieś emanacje, dziwne pomysły. Który z nich? Dlatego chrześcijaństwo całkowicie się wyróżnia. Tak, całkowicie się wyróżnia. I Bóg, Jachwej, Bóg objawiony w Biblii, zwłaszcza objawiony, jak twierdzi o sobie Nowy Testament, w Chrystusie. I jest wyjątkowy. I teraz, jeżeli ja wierzę w wyjątkowość tego Boga, jeżeli ja wierzę, że ten Bóg jest wyjątkowy, jest jedyny, przyjmuję jego słowo jako najwyższy autorytet, sola scriptura, to w jaki sposób ja mogę zaakceptować możliwość istnienia innych opcji? To by oznaczało, że nie wierzę w tego Boga i nie wyznaję, Prawdy, którą on głosi, tak? Że Bóg mówi: Ja jestem jedyny, który jestem Bogiem. Zwróćcie uwagę, w księdze Izajasza w rozdziale 44 czytamy takie słowa. Tak mówi Pan Bóg, król Izraela i jego odkupiciel. Pan zastępów: Ja jestem pierwszy i ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Czy od czasów, gdy ustanowiłem pierwszy lud na świecie, znalazł się ktoś, kto tak jak ja jest w stanie ogłosić i powiedzieć rzeczy przyszłe? Jeśli tak, niech więc powie, co ma nastąpić. Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej skały. Nie znam żadnej. Jeżeli zastosujemy tutaj metodę dedukcji, logiczną metodę dedukcji, to mamy tak, pierwsze twierdzenie, pierwsza przesłanka, P1. Bóg wie wszystko. tak, Z natury. Bóg musi wiedzieć wszystko. Znaczy, nie jest Bogiem. Przesłanka numer dwa. Gdyby istniał inny Bóg, to Bóg Jahwe by o tym wiedział. Przesłanka numer trzy. Bóg Jahwe nie wie. Pamiętajcie, wszystko wie, ale nie wie, żeby istniał jakikolwiek inny Bóg. Wobec tego wniosek: nie istnieje żaden inny Bóg. Więc nawet to, co Bóg twierdzi w Piśmie, jest jak najbardziej spójne i logiczne. Jak najbardziej spójne i logiczne. W liście do Kolosan mamy e, napisane w rozdziale 2, werset 3, w którym, chodzi oczywiście o Chrystusa, ukryte są wszystkie skarby poznania i wiedzy. Zastosujmy zatem ten sam wzorzec dedukcyjny. Przesłanka numer 1. Jeśli w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby poznania i wiedzy, to poza Chrystusem nie ma ukrytych skarbów poznania i wiedzy. Przesłanka numer dwa. Na podstawie pisma wiemy, że wszystkie skarby poznania i wiedzy są ukryte w Chrystusie. Zatem wniosek: wszystkie skarby poznania i wiedzy są ukryte w Chrystusie. Wszystkie. To są wnioski logiczne wyciągnięte z a tego, co mówi pismo. Możemy tak nieskończenie iść. Na przykład przysłów 1, 7. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Przesłanka numer 1. Jeśli bojaźń Boża jest początkiem mądrości, to bez bojaźni Boże nie ma żadnej mądrości. Przesłanka numer 2. Według pisma, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Wobec tego wniosek, ergo, bez bojaźni Bożej nie ma wiedzy. Tak? Bo nie ma mądrości, chodzi o wiedzę. Nie ma wiedzy. Czyli punktem wyjścia musi być, musi być bojaźń Boża. I teraz, jeżeli ja to konsekwentnie stosuję w moim życiu, że bez bojaźni Bożej, czyli mówimy tutaj nie o jakimś Bogu, mówimy tutaj o konkretnym Bogu Jachwę, nie może być wobec tego takiej sytuacji, że w jakikolwiek sposób, próbując opisać świat, próbując wyciągnąć wnioski, z otaczającej rzeczywistości. Ja dopuszczam fakt istnienia innego bóstwa, czy innej możliwej prawdy. Oprócz tej, która objawiona jest przez Boga. Poza tym, jeżeli Bóg jachwe jest twórcą, to jako stwórca jest źródłem wszelkiej prawdy o stworzeniu. Wszelkiej prawdy o stworzeniu. A zatem to, co On nam objawia, jest. Prawdą, obiektywną prawdą i uniwersalną prawdą. Czyli jest prawdą, e, która jest konieczna do przyjęcia dla wszystkich. W tym względzie jest też uniwersalna. Nie może być czegoś takiego, że, a dobra, ja mam swoją prawdę, Wy sobie trzymajcie swoją prawdę sobie. Możecie sobie tam żyć według swojej prawdy, ale ja mam swoją prawdę. Nie. Jeżeli, jeżeli Bóg jest twórcą wszechświata, to jego prawda, jego objawienie jest prawdą obiektywną. To nie ma znaczenia teraz moje subiektywne podejście do tego. Obiektywność prawdy nie zależy od subiektywnych odczuć, emocji czy, czy, czy prób e, jakiegoś tam rozumowania. Nie zależy od tego. Obiektywne to jest obiektywne. Po prostu jest, bo jest. Nie zależy to od, od wiary. To, Czy to jest, czy to nie, czego nie ma. Tak, czy, czy to jest, czy, czy tego nie ma. Tak, czy, tak samo jak obiektywną prawdą jest to, że Bóg jest, bo jest tego. Nie zależy. Teraz nie możemy w żaden sposób twierdzić, że Boga nie ma, ponieważ ja nie wierzę w Boga. Możesz nie wierzyć. To niczego nie zmienia. Możesz nie wierzyć w to, że istnieje kapibara, ale obiektywnie kapibara istnieje, ale można nie wierzyć w to, że istnieje. To nie ma znaczenia. Zatem, jeżeli mówimy o tym, że Bóg Jahwe jest jedynym źródłem prawdy, i jego prawda jest jedyna, a objawienie. Składa się na to, co nazywamy chrześcijaństwem. My często stawiamy znak równości między chrześcijaństwem a objawieniem Bożym, tak? Ponieważ chrześcijaństwo głosi to, co zostało objawione w Biblii. Czyli w objawieniu Boga. Zatem, jeżeli chrześcijanin mówi, że jedyną prawdą jest Chrystus, ponieważ w nim, jest złożone, są, w nim są złożone wszystkie skarby mądrości i wiedzy, że bojaźń przed Bogiem objawionym w Chrystusie jest początkiem mądrości, początkiem wiedzy. Jeżeli chcesz posiąść prawdziwą wiedzę, wyciągnąć właściwe wnioski, musisz zacząć. Od tego Boga, od Boga w Chrystusie. To to nie jest arogancja, tylko to jest spójny, spójność z tym, w co wierzę. Spójność z tym, co wierzę. I często właśnie błąd jest taki, że ludzie zarzucają nam, że my głosimy coś jako prawdę obiektywną, i to jest arogancja, a jednocześnie samo stwierdzenie tego, że to jest arogancja. Już zakłada, że ten człowiek uznaje to za prawdę absolutną, czyli prawdę obiektywną. Nie może, nie może być dwóch. Nie może być dwóch stanowisk. Jedno albo drugie. Albo nie ma żadnej prawdy obiektywnej. Absolutnie nie ma żadnej prawdy obiektywnej. Wtedy, wtedy rzeczywiście nic nie ma znaczenia i sensu. Nie mamy ani podstaw do moralności. Tak naprawdę do niczego. Tak naprawdę do niczego. Bo wszystko jest kwestią. E, behawioralną być może. Tak? E, że być może człowieka można w jakiś sposób programować i osiągnąć jakieś korzyści, ale wtedy kto decyduje o tych korzyściach? Co ma być korzystne? Co ma być właściwe dla człowieka? I tak dalej. To jest jedna sprawa. A być może jesteśmy tylko i wyłącznie workami substancji biochemicznych potomkami bakterii, więc tym bardziej nie mamy żadnego znaczenia. Wtedy jakaś elita może nami rządzić i sterować i, i osiągać korzyści tak naprawdę ewolucyjne, jakby sterować samym doborem naturalnym. Ale teraz dlaczego i kto miałby nim sterować, kto jest do, kto jest do tego predysponowany i przez kogo, jeżeli wszystko, wszystkim rządzi przypadek i tak dalej. Wie, wiele rzeczy tutaj jest problematycznych. Natomiast jeżeli jest Pan, jeżeli jest Bóg, to wówczas mamy pra, mamy, obiektyw, mamy fundament obiektywnej prawdy. Jest, tym fundamentem jest Bóg, który się objawia po pierwsze w swoim stworzeniem, a po drugie swoim słowem. Więc chrześcijanin, aby być spójny, wewnętrznie zintegrowany, musi twierdzić, że istnieje tylko jedna obiektywna prawda i jest, ona, i jest ona prawdą objawioną przez Boga, który jest twórcą wszystkiego. Jakiekolwiek inne twierdzenie powoduje to, że chrześcijanin nie jest wewnętrznie spójny. To nie jest kwestia arogancji, to jest kwestia spójności. Tylko oczywiście, wiecie, no, tu są, tu są emocje, tak? To są emocje. Dzisiaj, dzisiaj ludzie budują na emocjach, nie budują na logice, nie budują na krytycznym myśleniu, tylko na emocjach. Wiele może być prawd. Dla Ciebie prawdą to jest Chrystus, więc sobie tam go trzymaj, ale dla mnie prawdą jest Budda, ja sobie tego trzymam. No, ale ej, może być tylko jedna prawda obiektywna. Jedna prawda obiektywna. I powiem tak, dopóki ktokolwiek nie przyjdzie i, jego, I nie zapowie swojej śmierci, po czym, po czym umrze dokładnie tak jak zapowiedział, a następnie zmartwychwstanie. To dopóki ktoś tego nie zrobi, to ja się trzymam Jezusa i twierdzę, że on jest jedyną prawdą, drogą i życiem. Tylko on. I to nie jest z mojej strony Tylko jest to spójne podejście do prawdy. Może być tylko jedna prawda. I Chrystus udowadnia sobą, że jest prawdą. Udowodnił to wystarczająco. Zatem, jeżeli ktoś oczywiście... Ja wiem, że yy, to nie będzie tak, że jak ja to powiem, to natychmiast wszyscy ateiści wyrzucą ten, ten argument. On się będzie pojawiał... Jest to nie tylko ateiści. On się będzie co już pojawiał. Tak, chciałbym, żeby ci, którzy słuchają, szczególnie wierzące osoby, żeby wiedziały, że tego typu argumenty są bardzo, bardzo niespójne. Wręcz wewnętrznie sprzeczne ze sobą. Dlatego nie, 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 niekoniecznie musimy się ich obawiać i je przyjmować jako prawdziwe. Tak? One nie są prawdziwe, te argumenty. Nie, nie, nie jesteśmy. Arogancja to jest trochę coś innego. Arogancja to jest osadzenie, że ja... Wiem, co to jest prawda. Tymczasem ja nie twierdzę, że ja jestem źródłem prawdy. Żaden chrześcijanin przez zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że jest źródłem prawdy. Natomiast przyjmuje źródło prawdy, którym jest Chrystus. I jeżeli przyjmuje to źródło prawdy, to to musi być obiektywne źródło prawdy i chrześcijanin musi być spójny z tym źródłem prawdy i musi twierdzić, że to jest jedyne źródło prawdy. Okej, okay, kochani. Wiem, że te rzeczy nie są może zbyt takie przejrzyste. Pewnie do nich jeszcze będziemy nie raz wracali, jeżeli Bóg pozwoli, oczywiście, ale chciałbym, żebyście, żebyśmy to chociaż troszeczkę jakby przerobili. No i nie wiem, czy mi się udało zachować. Planowałem 40 minut, ale wątpię, żebyśmy się zachowali w 40 minutach. Nie mam przed sobą żadnego czasomierza. Muszę załatwić czasomierz, żeby miał przed oczami. Wtedy będę wiedział, czy się, czy się mieszczę, czy się nie mieści. Tak, niestety operator kamery mi tutaj pokazuje, że guzik prawda, że 40 minut, tak? Więc wybaczcie. Eee, no. W każdym bądź razie dziękuję za Waszą wytrwałość, za to, że wytrzymaliście ze mną ten odcinek i jak Bóg pozwoli, to zobaczymy się. Za